W imieniu Muzeum Sopotu zapraszam Państwa na spacer śladami sopockich ewangelików. Naszą trasę rozpoczniemy od Kościoła Zbawiciela. Ksiądz Marcin Rajs oprowadzi nas po świątyni i opowie o luteranach. Znajdujemy się w Kościele Ewangelickim Zbawiciela w Sopocie. Jest to kościół, który był wybudowany w latach 1913-1919. 5 października 1919 roku miało miejsce uroczyste poświęcenie tego kościoła. Był to drugi kościół tak naprawdę ewangelicki wybudowany w Sopocie. Pierwszy kościół, kościół obecnie świętego Jerzego, wybudowany w roku 1901. Natomiast parafia rozrosła się na tyle, że był potrzebny drugi kościół. Ten kościół powstał na miejscu kaplicy, która tutaj wcześniej stała, kaplicy pokoju, wybudowanej już w latach 60. XIX wieku. Kaplica na początku pełniła taką funkcję jeszcze przed powstaniem oficjalnym parafii, przed powołaniem jej do życia, przed erygowaniem, jako miejsce nabożeństw dla ewangelików zamieszkałych tutaj w Sopocie, ale również tych, którzy w miesiącach wakacyjnych przyjeżdżali, spędzali tutaj swój wolny czas. Wówczas jeszcze w XIX wieku przyjeżdżał tutaj duchowny z terenu dzisiejszej Gdyni, z Małego Kacka i prowadził te nabożeństwa ewangelickie w tym właśnie miejscu. Na samym początku pod gołym niebem, na plaży. Potem dopiero wybudowano wspomnianą przeze mnie kaplicę pokoju. Następnie, kiedy powołano już do życia parafię, wybudowano najpierw kościół Zbawiciela przy dzisiejszej ulicy Bohaterów Monte Cassino, a ten kościół obecny zastąpił małą kaplicę, otrzymał taką samą nazwę jak kaplica, czyli kościół pokoju, a obecną nazwę Kościół Zbawiciela otrzymał dopiero po II wojnie światowej, w 1945 roku, kiedy tutaj Kościół Ewangelicko-Augsburski przejął ten tak naprawdę kościół i na pamiątkę pierwszego kościoła ewangelickiego w Sopocie otrzymał właśnie nazwę Kościoła Zbawiciela. Organy, które znajdują się w Kościele Zbawiciela, w którym się znajdujemy, zostały fundowane przez państwo Edwarda i Matyldę Herbstów, wielkich filantropów, fundatorów sopockich kościołów, bo nie tylko tego. Tutaj akurat właśnie mamy organy, gdzie znajduje się też pamiątkowa tablica upamiętniająca ten fakt. Natomiast wiemy, że Herbstowie ułożyli również na budowę pierwszego kościoła ewangelickiego, obecnie świętego Jerzego, a także ufundowali dzwony do kościoła Gwiazdy Morza tutaj. Co warto podkreślić, kościoła katolickiego, ale Herbstowie jako ewangelicy tak naprawdę fundowali zarówno budowę kościołów katolickich, jak i ewangelickich, co wtedy było czymś normalnym, powszechnym. Zresztą w Łodzi, z którą Herbst był związany, tam również wiele kościołów fundowali przedsiębiorcy zarówno jednego, jak i drugiego wyznania, niezależnie od tego, do jakiego kościoła przynależeli. Kościół Ewangelicki Zbawiciela znajduje się przy skwerze księdza Otto Bowiena. Ksiądz Otto Bowien był zasłużonym, długoletnim proboszczem tutejszej parafii, wybranym w 1901 roku, tuż przed poświęceniem kościoła obecnie świętego Jerzego, kościoła Zbawiciela. Przez 30 lat służył tutaj w Sopocie ewangelikom, ale również był bardzo zaangażowany społecznie dla mieszkańców. Był zaangażowany w budowę przedszkola, sierocińca, domu diakonis, czyli działał duszpastersko, diakonijnie właśnie w tej dziedzinie.
ale był też uznanym kaznodzieją. W kościele ewangelickim proboszcza wybierają parafianie. Ogół parafian w sposób demokratyczny decyduje, który z księży zgłoszonych jako kandydaci zostanie na określoną kadencję, na ileś lat wybrany proboszczem. Ksiądz Otto Bowien właśnie został wybrany spośród 3 kandydatów. Nabożeństwa w kościele ewangelickim odbywają się tutaj w Sopocie co niedzielę o godzinie 10. Kazania, które wygłasza duchowny, są głoszone z ambony, która niegdyś znajdowała się w innym miejscu, a mianowicie nad ołtarzem w środkowej części, gdzie teraz wisi obraz. Ten obraz zresztą przywędrował do nas z jednego z kościołów ewangelickich w Gdańsku już po wojnie i nie stanowi oryginalnego wyposażenia. Oprócz tego dzieci w tym czasie spotykają się na swoim nabożeństwie dla dzieci w salce katechetycznej. Jest to tak zwana szkółka niedzielna. Po nabożeństwie w naszej tradycji spotykamy się na emporze naszego kościoła w sali Debory, która służy za parafialną kawiarenkę. Tam po nabożeństwie można wypić kawę, herbatę, zjeść coś słodkiego, a przede wszystkim porozmawiać ze sobą. Dlatego, że nasza parafia obejmuje swoim terenem nie tylko Sopot, ale całe Trójmiasto, a nawet większą część Pomorza Gdańskiego. Niektórzy parafianie pokonują nawet kilkadziesiąt kilometrów, by tutaj dojechać i zawsze właśnie po nabożeństwie w sali Debory jest okazja do tego, żeby chwilę porozmawiać. W kościele funkcjonuje również księgarnia, stoisko z literaturą, a na środkowej emporze także biblioteka parafialna o nazwie Etos, gdzie można wypożyczyć literaturę ewangelicką, ale nie tylko, można powiedzieć szerzej, chrześcijańską, czy związaną po prostu z historią. Podczas nabożeństwa w naszym kościele śpiewamy dużo pieśni. Śpiewnik ewangelicki, z którego korzystamy, dawniej nazywany kancjonałem, jest elementem tożsamości luterańskiej. Ten śpiewnik jest obecny w naszych domach, również korzystamy z niego podczas różnego rodzaju uroczystości rodzinnych albo po prostu wtedy, kiedy nie możemy być wspólnie na nabożeństwie w kościele. Śpiewniki ewangelickie są dostępne, można je wchodząc do kościoła zabrać ze sobą do ławki. Oprócz tego na ścianach wiszą tablice z numerkami. Są to numery pieśni, które będą śpiewane podczas nabożeństwa, tak żeby ułatwić wiernym odszukanie odpowiednich pieśni. W naszej parafii działa również chór. Chór, który na co dzień spotyka się w naszej plebanii przy ulicy Kościuszki. Tam ma swoją salę prób. Chór, który służy przede wszystkim podczas różnych uroczystości religijnych, świąt, tutaj w kościele swoim śpiewem dla wiernych. Również na plebanii odbywają się różnego rodzaju spotkania, zarówno katechetyczne w ramach nauczania lekcji religii, spotkania młodzieżowe, spotkania koła seniorów, koła pań, a także różnego rodzaju wykłady, spotkania w ramach działalności Polskiego Towarzystwa Ewangelickiego. Na plebanii prowadzimy również spotkania dla zainteresowanych ewangelicyzmem, które są przeznaczone dla osób, które chcą zmienić wyznanie, dokonać konwersji, czyli wstąpić do naszego kościoła, a także godziny biblijne, na których wspólnie czytamy i rozważamy Pismo Święte. Od czasów reformacji tak naprawdę kościoły ewangelickie są dosyć surowe, jeśli chodzi o ich wnętrze, o dzieła sztuki, o różnego rodzaju ozdoby. Zgodnie z tym, co głosili reformatorzy, Kościół powinien być miejscem, gdzie można skupić się na modlitwie, na przeżywaniu właśnie Słowa Bożego, które jest tutaj głoszone. Reformatorzy uważali, że różnego rodzaju obrazy, rzeźby czy innego rodzaju ozdoby mogą to utrudniać, dlatego że człowiek wtedy po prostu skupia się
na tym, zamiast na istocie przeżywaniu swojej wiary i duchowości. Kościół ewangelicko-augsburski, bo taką oficjalną nazwę nosi Kościół luterański w Polsce, swoją nazwę zawdzięcza wyznaniu augsburskiemu, dokumentowi, który opracował Filip Melanchthon, najbliższy współpracownik księdza doktora Marcina Lutra. To wyznanie augsburskie nosi taką nazwę, dlatego że zostało po raz pierwszy odczytane na Sejmie Rzeszy w Augsburgu w 1530 roku. Na pamiątkę tego wydarzenia, jako że wyznanie augsburskie jest najważniejszą księgą wyznaniową naszego Kościoła, właśnie niektóre kościoły ewangelickie taką nazwę przyjęły. Sama reformacja przyjmuje się, że rozpoczęła się w roku 1517. Miało wtedy miejsce symboliczne wydarzenie, a mianowicie augustyński mnich Marcin Luter wywiesił swoje 95 tez, przybijając je do drzwi kościoła w Wittenberdze, a były to tezy skierowane przeciwko sprzedaży odpustów. Cała reformacja, właśnie nauka, to co głosili ojcowie reformacji, została potem ujęta w tak zwanych czterech solach. Sola Scriptura, czyli tylko Pismo Święte, a więc dla ewangelików jedynym źródłem wiary jest Biblia, Słowo Boże. Sola Gratia, czyli tylko łaska. Sola Fide, tylko wiara, a mianowicie, że usprawiedliwienia, czyli tak naprawdę de facto zbawienia, możemy dostąpić wyłącznie z Bożej łaski, którą możemy pochwycić przez wiarę. Solus Christus to jest zasada mówiąca, że jedynym pośrednikiem między Bogiem a człowiekiem, jedynym pośrednikiem zbawienia jest Jego Syn, Jezus Chrystus. Dlatego w naszym Kościele nie ma kultu maryjnego, nie ma kultu świętych, którzy nie są uważani za pośredników między człowiekiem a Bogiem. W naszym Kościele właściwie od czasów reformacji również nie ma konfesjonałów, to znaczy nie ma spowiedzi usznej, która jest w Kościele rzymskokatolickim. Wyznajemy swoje grzechy codziennie, w modlitwie, bezpośrednio przed Bogiem, a liturgicznie podczas nabożeństwa w tak zwanej spowiedzi powszechnej. Empory naszego kościoła zdobi 14 portretów 12 apostołów Jezusa Chrystusa oraz święty Paweł, który został powołany pod Damaszkiem już po zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, a także jedna postać starotestamentowa, a mianowicie Mojżesz, ten, który wyprowadził lud Izraela z niewoli egipskiej, za pośrednictwem którego Bóg zawarł z tym ludem przymierze na górze Synaj, dając Mojżeszowi dekalog. Nasz Kościół jest otwarty dla wszystkich ludzi, niezależnie od wyznania. Każdy może tutaj przyjść na niedzielne nabożeństwo, aby wspólnie z nami się pomodlić, czy też po prostu z ciekawości, żeby zobaczyć, jak wygląda liturgia nabożeństwa ewangelickiego. Wszystkich serdecznie bardzo zapraszamy. Kościół garnizonowy pod wezwaniem świętego Jerzego do 1945 roku służył wspólnocie ewangelicko-augsburskiej. Wzniesiono go w latach 1899-1901. Wybudowany na tak zwanej Morskiej Górze przy ulicy Bohaterów Monte Cassino dawnej Morskiej. Jego strzelista wysoka wieża dominowała nad miastem. 17 września 1901 roku na uroczystym nabożeństwie dziękczynnym, połączonym z przekazaniem świątyni do użytku parafian, była cesarzowa Augusta Wiktoria. Neogotycka świątynia powstała według projektu Ludwiga Tiedemana z Poczdamu. Wśród darczyńców znaleźli się herbstowie. Edward Herbst, jako członek honorowy Komitetu Budowy Kościoła, przekazał 3000 marek. Jego żona Matylda współfinansowała 6 witraży korpusu głównego. A wspólnie małżonkowie ufundowali 3 dzwony ku pamięci swojej przedwcześnie zmarłej córki Anny Marii.
Stoimy przy dwupiętrowej willi należącej do znanej sopockiej rodziny Matyldy i Edwarda Herbstów. W 1891 roku Edward Herbst zakupił parcelę, na której stał dom letniskowy, od przedsiębiorcy gdańskiej firmy spedycyjnej Johannesa Icka. Budynek był przez Herbstów wielokrotnie przebudowywany, ale charakterystyczną neorenesansową formę nadał mu Wilhelm Lipke w 1896 roku. Edward Herbst zmarł w 1921 roku, a jego żona Matylda w 1939 roku. W 1940 willa stała się własnością Rzeszy Niemieckiej. Do 1945 roku była rezydencją generała Keitla. Pod koniec wojny uległa zniszczeniu. Odbudowana w nieco zmienionej formie w latach 50. XX wieku, do dziś pełni funkcję domu wielorodzinnego. Historia rodziny Herbstów została opisana w książce Herbstowie – Historia fabrykantów. Wydawcami tej publikacji jest Muzeum Sztuki w Łodzi i Muzeum Sopotu. Wydawnictwo jest do kupienia w naszym sklepiku. Na terenie posesji Edwarda Herbsta znajdowały się różne zabudowania. Budynek z czerwonej cegły, wybudowany tuż nad skarpą, pełnił funkcję domu gościnnego. Obecnie znajduje się w nim przedszkole numer 10. Obok znajdował się kompleks szklarni, wybudowany w 1908 roku. Wielką miłością Edwarda Herbsta było ogrodnictwo. Na nowo urządził park przy rezydencji i wybudował kompleks szklarni, w której skład wchodziły palmiarnia, cieplarnia i zaplecze gospodarcze. Autorem tego niezwykłego projektu był budowniczy Karl Kuperschmidt. Palmiarnia nie przetrwała wojny, choć w jej ruinach jeszcze w latach 50. funkcjonowało ogrodnictwo i hodowano warzywa i owoce. Do posiadłości należał malowniczy wąwóz ocieniony bukami, w którym płynie potok Elizy. Do dzisiaj zachowały się drzewa sadzone przez Edwarda Herbsta. Czerwone buki, dęby szypułkowe, kasztanowce, iglaki i pomnikowy dąb czerwony. W 1901 roku przekazano parafianom Kościół Zbawiciela, a jego pastorem został ksiądz Otto Bowiem. W 1903 roku na jego zlecenie architekt miejski Paul Puchmiller zaprojektował dom gminy ewangelickiej. Prace trwały do czerwca 1904 roku. Budynek o zróżnicowanej bryle został wybudowany w konwencji romantycznego historyzmu. Na jego trzech kondygnacjach znajdowało się 68 pokoi. Większość przestrzeni zajęły różne stowarzyszenia. Ważnymi częściami budowli był niewielki szpital z salami do opieki nad inwalidami i osobami starszymi oraz ochronka. W budynku znajdowały się jednoizbowe mieszkania. Dom podlegał matce przełożonej. W 1903 roku, również na zlecenie księdza Otto Bowiena, wybudowano willę. Stało ono naprzeciwko domu gminy ewangelickiej. Zaprojektował ją Arthur Fischer. Pastor mieszkał w willi wraz z żoną Bertą aż do swojej śmierci w 1931 roku. Berta Bowien prawdopodobnie mieszkała w Sopocie do 1945 roku. Ksiądz Otto Bowien znacząco zasłużył się dla miasta i wpłynął na jego rozwój. Założył przedszkole oraz szkołę, wybudował 3 zakłady opieki, był krzewicielem oświaty, inicjatorem powołania wielu stowarzyszeń społecznych. Jako ekumenista utrzymywał kontakt z lokalnymi społecznościami. Swoją służbę duszpasterską pełnił ponad 30 lat. Plebania parafii ewangelickiej w Sopocie znajduje się w willi z 1893 roku. Budynek powstał na zlecenie majora Karla von Schlifusa und Neudorfa. Eklektyczną willę z lodziami i narożnym wykuszem w kształcie wieżyczki zaprojektował Wilhelm Werner. W 1930 roku wdowa po majorze sprzedała budynek wspólnocie ewangelickiej z przeznaczeniem na plebanie i mieszkanie pastora. To centrum życia wspólnoty.